At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived here, weary traveler. Rest your one, sleep the journey from your eyes. At the end of the river. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Brage, a przed wami kolejny materiał z gry Horizon Forbidden West. Gramy na najcięższym poziomie trudności, czyli bardzo trudnym, Very Hard Difficult, i gra na 100% ze wszystkimi znajdźkami i w trybie eksploracji. Zapraszam do oglądania. I przechodzimy dalej. Wrota kotła, dominuj. Pominąłem, nie. Tam są jakieś zasoby dalej. Głośnika do leczenia, okej. Okay. No, znowu ta cholerna norka. Podatność, norka alfa. I co, norka alfa nie jest na nic podatna? No super. To zaraz inaczej zatańczymy. Z norką. Bez zasoby tutaj, strzałę. Myśliwskiego na duże zasięgi. A tam coś jeszcze łazi. Kolcopysk. Kolcopysk. Obrażenia do ognia i czyści wody. Chyba żebyśmy tą norkę zaszli od tyłu. A tak krytycznie przeprowadzili. To nie jest zła opcja. Dobra. Teraz tamten na tą czyści wodę jest podatny, tak? W ogóle on ma jakiś element, który też mi jest potrzebny, też jest wartościowy. Który to jest? A nie, to jest ta norka alfa też. Dobra, mówisz norka alfa, tak? Dobra. Co to za efekt? To chyba ta toksyna, albo ten cały kwas. Nieważne. Może to jest ten cały kolcopysk. Ty masz, co ty masz bardzo wartościowego tutaj? Coś miałeś, pamiętam. Czekajcie, może tak w opisie zobaczymy, co można by było z niego tutaj pozyskać. Środki wybuchowe. Wybucha w chwili zniszczenia. Odłącz lub zniszcz, wyłącz. Wyłącza zdolność. Element nie ulega zniszczeniu po zabiciu maszyny. Ok. No i tylko tutaj. I po prostu musimy go pokonać. Reakcja łańcuchowa jest od tego. Kwasowa. Reakcja łańcuchowa, tak? Próbuję zrobić tak. Więcej strzał. Spróbuję tą rękę cechować. Teraz atak ładowany. Okej. Okay. I tyle w temacie. Teraz tutaj jest. Tutaj ogarnij skrzynię z zębami. Co tutaj jeszcze ciekawego ma? I oczywiście pomijając to, te dropy z tych maszyn, aczkolwiek jestem ciekawy, czy udało się. Potem dostanę się do wywietrznika. Najbardziej wartościowe elementy tutaj pozyskać z tych maszyn. Kolcopysk jest. To, co najbardziej z tego jest wartościowe, właśnie z tego kolcopyska udało nam się pozyskać. To jest akurat łatwe, że po prostu nie możemy go zniszczyć. Na początku nabierałem na dymaczu, tak?
czyli tym przeciwniku, z którego wypadał ten drop do ulepszenia wszystkich moich praktycznie broni. Poszliśmy na te siedlisko łowieckie, ja cały czas myślałem, że to jest element rozrywający, tak? A to detonowałem właśnie, przez te elementy rozrywające, po prostu detonowaliśmy ten element ciała danego przeciwnika i to powodowało, że jednak nie pozyskiwałem tych zasobów. Po prostu nie mogliśmy tego niszczyć, nie mogłem panie na odwrót. Ale jak się nie umie czytać, to tak jest. No bo możemy tam wejść. Cały czas są te wywieczniki. To nie jest potrzebne w ogóle w żaden sposób do szczęścia. No i tu jest jakieś to przejście, nie wiem po jaką polerę. A dobra, bo już tutaj nie przejdę bez bariera, tak? Osłona energetyczna, zaawansowana osłona energetyczna, zamierzone długość fal wskazują, że nie przenikają przez nią ani materiał ograniczony, ani pociski, dobra. I tutaj już wiemy, gdzie mam się udać, co to jest w ogóle. Dawaj, bo coś czuję, że zaraz będzie tutaj mocno niestabilnie. Okej. Udało się. Tam jest przejście. Weźmy sobie jakąś roślinkę. O, wkrótce pewnie się przyda. To na pewno. Dobra, tu rozumiem, że tu jest jakieś przejście, ale chyba nie jesteśmy w stanie tu nawet przejść. Coś Fokus jest w stanie mi tutaj pokazać. Oprócz tych cholernych wywieczników. Mały stos cennych przedmiotów, ale nie jestem w stanie tam przejść, chyba że od tej strony. Dobra, czyli rozumiem, że jednak tutaj nic więcej nie znajdziemy. Nie, Fokus nic nie pokazuje. Dobra, w razie otworzymy sobie dalej przejście. Wrota kotła. Co się tu produkuje? Żyrafa. Trzęsienie ziemi musiało zakłócić ten proces. Wow. To wygląda imponująco. Żyrafy to produkują. To... Nie, to nie chcę nic mówić, to wygląda jak arena walki z bossem. No dobra. Zawsze coś tak... No i zasoby oczywiście, zamasowane pułapka, czyści woda. Coś nowego odblokowaliśmy. Narzędzia, tak? Odczyści wody. Zadaje obrażenia od czyści wody i przyrost czyści wody. No dobra, to już wiemy co i jak. Czyści woda. Trochę eliksirów leczniczych też dostaliśmy. To nie był przypadek, powiem. Zdecydowanie to nie jest przypadek. Muszę być przygotowana. Czemu Aloy tak mówisz? Czy masz coś na myśli? Czy chodzi ci o to, że będzie tam wpierdul? Nie, chyba nie. To jest żyraf, on nigdy nam krzywdy nie robił. No, jeszcze. Muszę tylko odsłonić rdzeń i zdobyć tę dominację. Dominuj łącze sieciowe. Okej. Na razie nic mi krzywdy nie zrobiło, ale coś mi się wydaje, że zaraz to się zmieni. Tutaj rozejrzyjmy. Najpierw po zasobach. Przynajmniej chociażby nawet te roślinki lecznicze, bo nic jeszcze nie mam. Coś jest. Okej. Ale coś mi się wydaje, że będzie wpierdul. Nie ma w ogóle tych strzał. Okej. Co jeszcze tutaj mogę sobie wytworzyć? Te dyski rozrywające też sobie też poproszę. Łucznie na razie nie. O, i tam jest strzały. Tyle w temacie jak na razie. Marcinku, jak ty bracie masz procesor ten nowy? I5 12600KF. Marcin. Tam coś jest. Głowa żyrafa. No
zaraz tam podejdziemy, jeśli tutaj dodaje, że tu będzie walka, tu się no, nawet słuchajcie, nie ma co łudzić, że nas tutaj wypuszczą bez pierdolu. A tu już nic więcej nie widzę, czekajcie, najlepiej tutaj skupić fokus i się rozejrzeć. Głowa żyrafa. Botma. Łącze sieciowe. No nic więcej nie ma, czyli co teraz mam zrobić? Mam podejść. Ten żyraf jest w kiepskim stanie. Do tej głowy żyrafa mam podejść? No jest kiepski, no jest, no co zrobimy? Tutaj musimy, dobra. Dobra, zobaczmy. Co nam tutaj twórcy przygotowali. No nie, jest dobrze. No co ty nie powiesz? No ten demil. Worek z klejem. Walcobok. Obrażenie łot kwasu. Co ty masz wartościowego? Coś ostatnio od ciebie pozyskiwałem. Ogon. Od ciebie pozyskiwałem, z tego co pamiętam. Jest dużo zasobu, można od niego pozyskać. Słuchajcie. A ja ogon już mam. Ja bym potrzebował. A, za zabicie w ogóle ten podwójny rdzeń, bo to też potrzebuje do ulepszeń. Średni rdzeń maszyny. Ciężko patrząc na maszynę transportową, która może atakować tocząc się. Generator grawitacji umożliwia jej panowne montowanie i oderwanie płyt pancerza. Szybciej. Ładuj. Jakim cudem tego uniknął? Pan! Nie, znowu brakło amunicji. Wow! Szlak by to. Pora zabrać dominację. Łoch. Dobra.
Uwielbiam te walki w tej grze. Słuchajcie, daje mi tyle frajdy, co są z lajki, nie? Serio. Nie no, uwielbiam. Uwielbiam za te walki, kurczę, te starcia, tą produkcję. Okej, okay, niestety podwójnego rdzenia nie udało się zdobyć. Hmm, to jest pełne. Ale mam miejsce w schowku. Udało się przynajmniej ten ogon zdobyć. Najważniejsze. Dobra, fajny przeciwnik, ale nie, już go kiedyś spotkaliśmy, on nie jest jakiś wybitnie. Słuchajcie. Trudny. Jednostka mózgowa obserwatora odłączona. A coś tutaj muszę zrobić? Nie, 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 mi zabiera życie. A no co, bierzemy się za dominację. Rdzeń kotła, zdominuj. Pora zdobyć więcej dominacji. Dobra, jedziemy. Dominacja oblokowano. Skaczer. Oraz jastrzębu błysk. Oraz lansoruk. Oraz długonóg. Oraz krzyżoszpon. Więcej nie pamiętam. Oraz brzytwopiór. Oraz nadymacz. Oraz niszczyciel. Chłapak. Walcobok. Poszukaj wyjścia. Wygląda na to, że żyraf blokuje tę platformę. Muszę znaleźć inne wyjście. No okej, tylko jak teraz przejść? Tupnął mi tutaj i teraz... Okej, żyraf. Super, fajnie. Nie no, musi być jakiś sposób, że tam wlezie. Chyba, że trzeba z tą głową coś pokombinować, ale to czymś się wydaje. Bo rozumiem, że tutaj już nic nie znajdziemy. Trzeba chyba się tam wspiąć na tego żyrafa. Zdaje się, że pod rdzeniem jest trochę miejsca. Być może jakoś się przecisnę. Aha, to tak mówisz. Tak mówisz, że uda chcesz rozwiązać sprawę. No dobra, no chyba inaczej tego nie zrobimy. No to hop. Zjeżdżamy na dół. Tylko spokojnie. I nie spaść. Okay. A. I teraz jak? Tutaj? Bo tam jakby chyba... Jakbyśmy tam wpali, to by nas wypaliło, bo tutaj jest jakiś kwas. Ale tam coś jest. Mamy zapasy. Nie wiem, sobie je wziął, ale... Moje ryzykowanie. Nie, dobra, to jest akurat bezpieczna platforma. Ja mam zapas, wiesz. Pierdolę, no zawsze coś. Analizuję tutaj okolice czy czegoś, żeby nic nie pominąć, ale chyba nie. Dobra, i tu jest chyba przejście, co? To tak odła. Zdominuj. Daję. To się świetnie.
tego. Dobra, o, się wydarzyłem. Lepiej tego nie powtarzać. Z ust mi to wyjęłaś. Płomiennowłosa. Może tutaj też nic nie znajdę. Tam coś było, ale to jakieś pierdoły pewnie. Nie chcę mi tam zeskanować, tak daleko jest. Ale coś tu słyszę. Ale to z tego przedmiotu. Łowcobójca. Dziwo chyba jest to. Ogniowy nornik kanistrowy alfa. Odmiana typu łowcobójca, no tak. Rozpoznawalna dzięki czarno-złotym płytom pancerza i fioletowym mięśniom, zmodyfikowana w celu zwiększenia odporności i siły. Odporności praktycznie na wszystko, nie? Jeżeli chodzi o stany negatywne. Coś z tych umiejętności by się nam przydało, żeby trafień krytycznych. No to mam chyba wyekwipowane, nie? Nie aktywuj. Furia żywiołów to nic nie da. Mistrzostwo strzelectwo. Większa rzędy wymiany przez broni, że czas znamy więcej obrażeń bronią strzelecką. Ja mam wyekwipowane, to mam wyekwipowane. Dzięki rozrywanie, nie, ja nie chcę rozrywania. Maskowanie też się nie przyda. Eliksiry zresztą też nie. Dobra, mistrzowskie strzelectwo. Obrażenia od broni strzeleckie, odzyskiwanie zdrowia. Weź to aktywuj. Na wszelki wielki. Dobra, wychodzę sobie te strzały, spróbuję tymi strzałami go dojechać. Nie. To znajdź odpowiedni moment. Może to oko. To jest bardzo wrażliwy element. Właśnie. Nie chodziło. Ale to chyba nie koniec. Wrażeń z tym wrogiem. Łącze sieciowe. Tu też nic ciekawego nie widzę. A, dobra, żeby się ukryć. Teraz tak, nie wiem, czy ja mam iść tam, na prawo, czy tutaj. Czy tam jest tą nornicę, okej. Okay. Teoretycznie możemy tu przejść. Dobra, czyli rozumiem, że tu nie jest droga wyjścia, ale możemy sobie te zasoby tutaj zebrać. Okej. Dobra, otwieramy sobie teraz to przejście. Dajesz. Żyraf nigdzie się nie wybiera. No nie, nie ma innej opcji. Na następną walkę. Dobrze powiedziane. Oj, niepotrzebnie. Zużyłem, ale okej. Teraz tutaj. Coś mamy ciekawego. Ciekawego, nie ciekawego, ale mało. No i znowu zabawa. Jeśli wyczuję moment, to wietrzniki pozwolą mi przejść. I
Cuję moment. Cuję moment. Cuję? Cuję. Nie wiem, co cuję, ale postaram się cuć. Co sobie tutaj wytworzę. Zasoby. Dobra. Dajesz? Skok? No, elegancko. Coś tam pominęliśmy, gdzieś można było wejść na górę czy coś, chyba nie. Okej, tam. Nie. Nie ma. Zdaje się, że jedyne przejście prowadzi górą. Okej. Jedyne przejście górą. Bo tak po. On chyba coś łazi, co? Ta. Czyli to nie koniec jeszcze starć z przeciwnikami. Myślałem, że zdominujemy ten kocioł i szybko wyjdziemy, a tu... Okej. Ogarnąć. To idzie do góry. Okej. Okej, teraz tutaj. Kurczę, fajny ten. Energetyczna. Dobra. Teraz tutaj sobie. O, dobrze. Można się pokierować. Ja tutaj pewnie też będzie jakiś element, czy trzeba gdzieś skakać. Już to widzę. Czyli dlatego kocioł nie wypuścił żyrafa przed drzwiami. Brakuje mu głowy. Tak, no. Jeśli on przyjdzie, być może wyjście się otworzy. Cały czas to słowo podświetlało, nie? Cały czas to słowo podświetlało. Ja się teraz zastanawiam. O Jezu. O to ojcy? Co tutaj wylazło teraz? Węszyciel. Czekajcie, no co to podatne jest na elektryczność? O kurna! Jak mnie zrzucił chamsko. Ja pierdziele, masakra jakaś, nie? Ech, nie zdążyłem w ogóle, chciałem wycelować. Pizgnął mi, aż się odbiłem, kurwa, posadzki. Ja mnie, kurczę, zaruchał normalnie, aż szkoda gadać. Ech. Da radę tutaj z góry ich odstrzeliwać? Pewnie nie. Dobra, inaczej to zrobimy. Teraz zwiększymy sobie obrażenia.
No, czemu tak od razu nie zrobiłem? Nowy poziom. Okej, ktoś jeszcze? Czemu tak od razu nie zrobiłem? Tego śmieszyłem wcześniej. No dobra, nieważne. Teraz pytanie. Ryzykować przejście tam. Nie wiem, to jest, nie jest to chyba możliwe. Choć kurczek musi, żeby tam wejść. Chyba nie dam rady, aczkolwiek może gra mnie pokieruje, żebym tam szedł naokoło. Przejść nie da. Zamieniam tej strony. Tutaj też mogą być osoby z tych przeciwników. Dobra. 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 Niewykorzystane modyfikacje broni. Niewykorzystane modyfikacje broni. No tak, no tylko i tak tutaj nic nie włożę. Bo nawet chciał. Co tutaj mamy? Zwiększa twoją odporność na porażenia. No też tak średnio. Nic, co by mnie tutaj interesowało, szczerze powiedziawszy, z tych zwoi. Narzędzia przeciwko przemoczonym wrogom. Zwiększa obrażenia zadawane powalonym przeciwnikom. Plus 15. Powalonym przeciwnikom. To i tak praktycznie większość te sloty mam pozajmowane. Powalonym przeciwnikiem. No można by było tutaj. Tutaj mamy zwiększone ten rozrywanie. Tak, to nic ciekawego tutaj nie ma. No chyba sobie to zostawię. No tutaj nie ma ten. Tu nie ma żadnego zwoju, ale... Może to, potrafienie wyzwać zwiększa obrażenia z dystansu przez krótki czas. Nie, tak średnie. Może tutaj raczej nic, co by mnie interesowało. Także nie będę w tym slotu. Ciekawego i tak nie mam tego. Osoby. Jeszcze te strzały, że będzie mi to potrzebne. I ten też mogę. Okay. No i co, tu już nic więcej nie ma. Tam mogę wejść. Bo widzę, że tam możemy te rozwalić, bo już będą osoby. Zawsze się przyda coś. Sztaby są zazwyczaj, bo nie mam kasy. Się przydadzą do lepszej. Poza tym już nic więcej nie ogarniemy. Chyba jest od tej strony. Ale tam będzie to spadnie, ale jak? Chyba, że tam. To się odbierze. No właśnie, Jezu. Problem. Okay, teraz tam. Czy nie? Nie, na prawo. Też się można zmieniać. Thank you.
za głową żyrafa. A to ciekawe. Co, i to jest jak UFO teraz? Jak UFO? Jak ze statkiem obcym. Towarzystwo! Dobra, w takim razie robimy ty. Robimy tak. Robimy tak. Nie robimy tak. Bo może ta skończy. Spróbuję wycelować. Dobra. O, ale spadłem znowu. Jeju. Za dobrze. Serio. Przeanalizuj tego, tak patrz. Podatny, dobra. W takim bądź razie. Zwiększone obrażenia. Zaciąłem się, nie mogłem zrobić uniku, nie? Ja pierdykam. Gdzieś się, kurczę, zacięła jakąś, kurczę, przeszkodę i w ogóle było tak, jakby się zapadła. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Kto by na YouTubie oglądał, to sobie możecie powtórzyć. Gdzieś się postać mi zapadła i uniku w ogóle nie mogłem zrobić, nie? Wiem, co muszę zrobić w tym momencie. W ogóle to możemy sobie wziąć ekwipunek. Bo mamy te, kurcze, itemki, na przykład ciche odrywanie, zdrowie i kondycja. Zdrowie i kondycji. Te jedzonka, to też można używać. To też to może przydawać. To chyba będzie najlepsze. Ciche odrywanie. Czyli przewraca 50% zdrowia i 50% kondycji. O, towarzystwo! O kurwa! No to już w ogóle zdrowałem. Wczytaj. Totalnie spadłem. Przez przypadek. O Jezu. Nie wiem, trzeba będzie ich szybko wykończyć, serio. Może na razie nie zużywać tego. Tych specjalnych ataków. Dopiero później, jak się ten cholerny kap pojawi. O, towarzystwo! Dawaj. Serio. O! No ja pierdolę, jak można nie trafić tego do głośni. Trzeba mieć, kurczę, talent. Sądzę, że to dobra. To jest właśnie to, że się idzie tu zablokować totalnie, nie?
Dobra, spróbujmy znowu ten specjalny atak. Elegancko. Już najgorszy to jest ten krab zasmarkany. O, fajnie, szczelnie rdzeń maszyny zdobyliśmy. Pierdol tutaj. Jakiś kurczę przeciwnik silniejszy. Tutaj coś się przedłuża ta nasza przygoda tym kotem całym. O, tutaj mam jakieś zasoby. Cenne, fajnie. Na pewno się przyda temat. No, co tu jeszcze ciekawego, tu mam tą roślinkę. Duży zapas na później. Właśnie, a propos zapasu. Otworzymy sobie tu strzałę. Chyba na razie nic więcej nie potrzebuję. Taka w ogóle muzyka ciekawa się załączyła. Jakie klubowe bity. Tak, wszystko i tak nic nie ma, sobie tutaj pozbieram. Tu coś mamy. Rozbieramy. Iść, czy nie tutaj iść? Wygląda jakby to był nasz cel. Ale nie, no tam jest główne przejście w ogóle. Czyli cel jest raczej w tamtym kierunku, gdzie to prowadzi. Albo nie. Albo tutaj po prostu. Musimy się kierować. Małe zapasy, no to tam jeszcze można na szybko przeskoczyć. Bo tu coś pokazuje, tak? Zapasy, które widziałem w oddali. No i teraz pytanie. Tam i tak nie przejdziemy, to nie ma sensu. Tutaj mam tą roślinkę, to ja wezmę. O, nie będę się martwić, że zabraknie. Dokładnie, i tak zabraknie. No a tu już nic więcej nie pozyskam. Tu jest lina, żeby tam wyżej wejść. I tam jest jeszcze coś. Okej, tu na prawo. Chyba jest możliwe to poprzez tutaj zdominowanie, inaczej tego nie ogarniemy. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Tu mamy jakiś duży stos cennych przedmiotów. Okej. Okay. Warto było. Słuchajcie, wrócić. Krota kotła. Warto było wrócić. No dobra, no to teraz idziemy właśnie w tym właściwym kierunku. Właśnie się zastanawiałem, czemu są dwa przejścia, które trzeba zdominować. Ale już wiem. Czy to mogę zniszczyć? Nie. Też by było jakieś zasoby pozyskać, ale nie wydaje mi się. Dobra. W takim razie udajemy się w tą stronę. No i teraz tutaj. Rady blokować, nic pozyskać. Okej. Okay. To chyba odgłosy naprawiania głowy. No i co zrobią tutaj, kurczę, żyrafa bojowego?
Tak szczerze powiedziawszy, to miałem takie miałem takie myśli. Na początku, jak skoczyłem. Nowy żyraf, Głowa jest solanka. Olbrzym naprawiony. Ale to metalowa ramię go zatrzymuje. Może jak zdominuje żyrafa, to fala uderzeniowa go uwolni. Kobieto, co ty wymyślasz? Co ja mam teraz zrobić? Fale uderzeniowe. Jakieś magie, czary. Co ja mam teraz? Czekaj, tutaj mogę? Tu mi coś jeszcze pokazywało, ale mi się wydaje... Muszę go zdominować. No ja muszę tam najpierw wejść. Jest jakaś lina, albo... Tam nie ma jakiś ten? Nie, tam przyszliśmy, tam zasobów nie ma, chyba. Nie ma żadnych zasobów. Nie, przyszliśmy od tej strony, tam na górę nie wejdziemy. Dobra, czyli ta lina, co? Dobra. Okej. Ups. No tam to zdecydowanie nie chciałbym wpaść. Tu nic więcej nie znajdę. Teraz tutaj. Prawo. To jest akurat proste. Tu dostać. Dobra, teraz tutaj na górę. No dajesz, mama, dajesz. I teraz tutaj. No to działam. Okej, żyraf, zdominuj. Ukończono kocioł. Jota. 3 punkty w nagrodę. Wow. Jezus, zajebiste. Wow. Dobrze jest znów odetchnąć świeżym powietrzem. Widok też niezły. Zajebisty ten mapę, albo jeszcze dodatkowe punkty. Matko kochana, gdzie to mapy odblokowaliśmy? Ja! Łocie panie, zajebiście. Tu mamy w ogóle jakieś nieznane odzyskanie własności, stanie złodziejskich złomiarzy. Wow, tu mamy obozy, solanka. No nieźle, nieźle. Kupę grania przed nami widzę jeszcze. No, a gdzie jeszcze Las Vegas i inne tutaj miejscówki? Nieźle, nieźle, nieźle. 7 punktów doświadczenia. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!